Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać Ci, co znalazłem na stronie głównej wirtualnej Polski czyli WP.pl. Zobaczcie, kiedy zjadę sobie tutaj troszeczkę niżej do tej wiadomości, o tutaj na dole, to znalazłem takiego newsa, że Twingo został najładniejszym autem w 2019 roku. No, niesamowite. Dobra, a tak na serio, bez żartów, to chciałem wam właśnie pokazać dzisiaj, jak osiągnąć taki efekt, aby tutaj wstawić takiego właśnie Ala fake newsa na stronie. Skąd się zrodził w ogóle pomysł na taki dość prosty filmik, bo jest to dość prosty zabieg, a zrodził się z tego, że wielokrotnie widziałem jak moi znajomi, po prostu chcąc kogoś strollować, robili print screena całego takiego zrzutu ekranu? takiej strony, a następnie wrzucali to do jakiegoś Paint'a, czy też bardziej zaawansowanego programu graficznego i wycinali adekwatnie odpowiednią do tego grafikę, napis i tak dalej. Nie jest to idealny sposób pod względem wyglądu, bo nie zawsze dobierzemy taką samą ciągę, jakbyśmy tylko chcieli, taką samą, jak używa tutaj strona, to po pierwsze, a po drugie niepotrzebnie tak mocno, aż się w to angażujemy, niepotrzebnie robimy to tak, takim trudniejszym sposobem, Ponieważ można to zrobić w kilka sekund i bardzo prosto. Jak już pokazuję, odświeżę sobie tą stronę, oczywiście, aby wszystko wróciło do normy, bo jest to oczywiście zabieg tylko tymczasowy, o czym za chwilę powiem jeszcze raz. Teraz sobie wybieram jakiś artykuł, który właśnie będę chciał zmodyfikować. Powiedzmy, to będzie ten artykuł, albo ten wyżej, bo tutaj jest wstawiona grafika i co należy teraz zrobić. Używam przeglądarki Google Chrome, tak jak można to tutaj, tutaj zauważyć, ale w każdej innej przeglądarce będzie się to robiło w sposób bardzo podobny. Ponieważ kod strony HTML i CSS jest dla nas widoczny, jest dla nas dla użytkowników jawny, w odróżnieniu do php i to co jest w backendzie, to właśnie Frontend, czyli HTML i CSS jest dla nas jawny. Widzimy to w taki sposób, że można kliknąć Ctrl na klawiaturze i widzimy całe źródło tej strony. Jak ono, jak w, wygląd tej strony jest zapisany, tak naprawdę w języku zrozumiałym dla komputera? No, wygląda to w ten sposób. Dla nas akurat nieczytelne, ale dla komputera tak. I to jest ta, ten frontend, który jest dla nas widoczny, i pod, nad którym mamy całkowitą kontrolę, ponieważ jest on ściągany do nas lokalnie na nasz komputer, możemy go modyfikować. Teraz wystarczy na takie zdjęcie kliknąć prawym przyciskiem, yy, kliknąć zbadaj. I teraz wyszukać odpowiednią linijkę, aby wstawić inny obrazek zamiast tego, co było, muszę modyfikować źródło obrazka, czyli SRC równa się. I tutaj mogę wstawić wcześniej wybrany przeze mnie obrazek, wklejam po prostu link i Enter. I obrazek automatycznie powinien wstawić się w tle. Coś nie zadziała, jeszcze raz Enter. I już obrazek miniaturka z mojego poprzedniego filmiku jest tutaj wstawione. Teraz bym chciał jeszcze wymodyfikować ten tutaj napis, tytuł, aby było coś innego. Nie o McDonaldzie, a mój własny tytuł. Może, mogę teraz użyć zamiast prawym klikać jeszcze raz badaj, tej tutaj ikonki po lewej stronie. Najeżdżam na map, napis, aby on się podświetlił na niebiesko. Klikam. Teraz muszę rozwinąć jeszcze tego diva, ponieważ ten napis siedzi w takim divie. Był on tutaj skrócony. Teraz widzę go całego, czyli rozwijamy na strzałeczkę. I to jedyne, co chcemy modyfikować, to sam ten napis. Nigdy nie modyfikujemy tych znaczników HTMLowych tutaj, ponieważ moglibyśmy zepsuć wygląd tej strony. Modyfikujemy sam ten tutaj tytuł, co jest na biało i na przykład kanał o wszystkim został najlepszym kanałem w Polsce. Teraz już mogę zrobić sobie bez problemu z Print screena wysłać to moim znajomym, no i liczyć na to, że ktoś się nabierze. Nie muszę tego print screena wkładać do jakiegoś programu, do obróbki graficznej, tam wstawiać. Op Osobno grafiki, osobno napisu i tak dalej. Zrobiłem to dosłownie w 30 sekund. Do tego jak najbardziej ta strona jest dalej interaktywna. Mogę Widać, że ten napis się podkreśla i tak dalej. Widać, aby on tutaj naprawdę był. Jednak oczywiście zabieg jest tymczasowy. Jeżeli taki link komuś wyślemy, to ta osoba oczywiście tego nie będzie widziała, ponieważ są to zmiany wprowadzone tylko na nasz lokalny komputer. Są one tak długo, aż strony nie odświeżymy. Wtedy ten news po prostu znika, ponieważ wczytywana jest prawdziwa zawartość tej strony, tak jak była wcześniej. No dzisiaj. Bardzo krótki filmik, może komuś się przyda. Widziałem po prostu, że dużo osób robiło to w trochę błędny sposób, niepotrzebny. Można to zrobić dużo szybciej. Jeżeli komuś się to przyda, to jak najbardziej. Proszę korzystać i służę pomocą. Dzięki bardzo Ci już bardzo za uwagę w tym odcinku. Liczę oczywiście na Twoje oceny. Zostaw po sobie komentarz pod filmem i oczywiście subskrypcję, abyś nie przegapił innych poradników na moim kanale. Cześć i do usłyszenia.